Ale kiedyś było coś takiego, takie prawo tutaj, że 51% własności nieruchomości musiało należeć do taja. Czy to się zmieniło cokolwiek? Zmieniło się i to się zmieniło bardzo dużo, ponieważ zostało wprowadzone właśnie w prawo, o którym wspomniałem. I to się nazywa prawo o kondominium. My jesteśmy teraz w takim kondominium, gdzie faktycznie 51% apartamentów czy unitów może należeć, czy musi należeć do, powiedzmy inaczej, nie może być przedanych na własność obcokrajowcowi, a 49% z tych apartamentów może zostać sprzedane obcokrajowcowi na pełną własność. My jesteśmy wpisani w księdze wieczystej jako właściciele takie 40 m2, jeżeli płacimy tam te 400 parędziesiąt tysięcy złotych, no to w pełni umeblowanego mieszkania. Zaraz też wam opowiemy, jak to wygląda. To nie jest stan deweloperski, to nie jest cena netto, słuchajcie, stan deweloperski, tylko to jest cena brutto w pełni umeblowanego mieszkania. Łącznie z talerzykami, z zastawą jakąś stołową. Ze wszystkim, i tak dalej. Z radiem Marshalla, z sejfem, słuchajcie, ze wszystkim, tak? Z telewizorami, z kuchnią, z łazienką, z całym sprzętem. I co więcej, słuchajcie, bo to jest hit, my wpłacając 50% kwoty tej nieruchomości, stając się właścicielem tego mieszkania, możemy to mieszkanie już od razu wynajmować, słuchajcie, i spłacać ten kredyt, który wzięliśmy od dewelopera. Super. No to też. To jest po prostu... Zwiększa atrakcyjność. Perpetuum mobile, nie? No kurczę, i mamy jeszcze dochód pasywny, bo rata powiedzmy przy 15 latach będzie wynosić jakieś, nie wiem, może 2000 zł, a my 3,5 będziemy brali za wynajem. Więc jeżeli my opodatkujemy ten nasz przychód w Tajlandii, absolutnie w Polsce nie musimy płacić. Jeżeli opodatkujemy ten nasz przychód w Polsce, nie musimy płacić w Tajlandii. Ale do czego zmierzam? Do tego, że w Tajlandii jest bardzo wysoka kwota wolna od podatku. Więc jeżeli tutaj wynajmujemy mieszkanie w Tajlandii, to raczej nie zapłacimy przy jednym czy dwóch mieszkaniach żadnego podatku rocznie. Dzień dobry kochani, nazywam się Wojciech Goduński, witam na moim kanale Kopalnia Sukcesu, a dzisiaj moim gościem jest Marcin Zątek. Cześć Marcin. Cześć Wojtuś. Po raz kolejny. Po raz kolejny, widzieliście Marcina już ze dwa lata temu, ponad dwa lata temu na moim kanale. Marcin na stałe mieszka w Tajlandii, na Phuket. Tak jest. Prowadzisz kanał też na YouTubie, tak. Odkryj Tajlandię, także zapraszamy na kanał Marcina. A dzisiaj porozmawiamy sobie o nieruchomościach, bo to jest temat, który ostatnio interesuje wielu Polaków. Jak zainwestować w Tajlandii, jak kupić tutaj mieszkanie. Jesteśmy właśnie w takim apartamenciku, który jest w tej chwili przeznaczony do sprzedania. Tak jest. Do sprzedaży. I Marcin też zajmuje się tutaj nieruchomościami, no nie tylko, bo tutaj wiele rzeczy robisz. I nieruchomości jakieś, tej wypożyczalnie skuterów, samochodów i tak dalej. Tak jest, wycieczki lokalne. Wycieczki, tak samo. Tak, człowiek orkiestra. Okej, ale dzisiaj skupiamy się na nieruchomościach. Absolutnie. Powiedz mi, w jaki sposób można tutaj kupić nieruchomość? Bo to jest... Generalnie ludziom może się wydaje, że kupić mieszkanie za granicą, a tym bardziej w Tajlandii, w Azji jest, nie wiem, ciężko, czy prawo może nie jest za bardzo przyjazne do tego, żeby kupić mieszkanie właśnie w Azji, a przede wszystkim w Tajlandii. Mhm. Absolutnie nie. Tutaj 20 lat temu zmieniło się prawo i od tamtej pory 86%, tak jak teraz jesteśmy na Phuket, czyli w najbardziej turystycznym miejscu w Tajlandii, 86% obcokrajowców nabywa mieszkania właśnie w tym miejscu, czyli na Phuket, tak? Mhm. Czyli no, jak widzicie, proporcje są niesamowite. Tak, ale kiedyś było coś takiego, takie prawo tutaj, że 51% własności nieruchomości musiało należeć do taja. Czy to się zmieniło cokolwiek? Zmieniło się i to się zmieniło bardzo dużo, ponieważ zostało wprowadzone właśnie w prawo, o którym wspomniałem. I to się nazywa prawo o kondominium. My jesteśmy teraz w takim kondominium, gdzie faktycznie 51% apartamentów czy unitów może należeć, czy musi należeć do, powiedzmy inaczej, nie może być przedanych na własność obcokrajowcowi, a 49% z tych apartamentów może zostać sprzedane obcokrajowcowi na pełną własność. My jesteśmy wpisani w księdze wieczystej jako właściciele, jesteśmy też wpisani jako udziałowcy w części gruntu, na którym leży ten apartament, także to jest tak zwane prawo o kondominium, które zostało stworzone. Czyli tak obrazowo, jeżeli deweloper buduje blok, taki bloczek czy apartamentowiec, iż zakładam, że jest 100 mieszkań, czyli 51 z tych mieszkań przeznaczam dla taja. Tają to sprzedają, powiedzmy, troszeczkę taniej, tak? A reszta jest dla obcokrajowców. Tak? No właśnie, nie do końca, bo 49% można kupić na własność, my jako obcokrajowcy, a 51% musi zostać sprzedane na przykład
na firmę, możemy kupić, tak, założyć tajską firmę, tajską spółkę i kupić na firmę, albo też w tak zwany leasehold, czyli takie tak zwane użytkowanie wieczyste, tak, tak jak teraz domy na przykład tak się kupuje w Tajlandii, ponieważ nie możemy kupić domu na własność. Znaczy dom możemy kupić na własność, ale ziemi nie kupimy, chociaż i tak, tak jak mówiłem, te 86% dotyczy się wszystkich nieruchomości na Phuket, domów również, bo przede wszystkim właśnie domy również kupują obcokrajowcy. Ale właśnie w takiej relacji, że dom kupuje się jakby na własność, a grunt, na którym stoi ten dom, jest albo leasingowany na 90 lat, albo też kupiony jest grunt na firmę. Ale to może tak tylko skomplikowanie brzmi, a to jest też bardzo proste w Czyli tak naprawdę banalnie prosty jest zakup takiego kondominium, bloczku, czyli mieszkania w apartamencie. To jest najprostsza sprawa, jaka może być, ponieważ po prostu przychodzimy do dewelopera i kupujemy mieszkanie na pełną własność. Jakie procedury? Jak to wszystko wygląda tak od początku do końca? Od początku do końca. Robimy opłatę rezerwacyjną, tak, powiedzmy 100 tysięcy czy 200 tysięcy batów, czyli jakieś 10-20 tysięcy złotych na dzień dobry. Potem mamy, w zależności od, bo teraz jesteśmy na inwestycji, którą zresztą zaraz Wam ją pokażemy, pójdziemy na dach, na wyższe piętra, pokażemy Wam basen, siłownię, karaoke room, cinema room, coworking space. Także no tutaj musicie wiedzieć, że apartamentowce w Tajlandii są dosyć bogato rozbudowane. Czyli to nie jest tak jak w Polsce, że może tam znajdzie się jakaś siłka, prawda, w apartamencie. Basen to tam raczej niekoniecznie. A tutaj oprócz takiego standardu, naprawdę standardu, basen i siłownia, tak, to jest praktycznie w każdym apartamentowcu, no to mamy jeszcze takie udogodnienia jak karaoke room, cinema room, playroom, czyli dla dzieciaków mogą sobie pograć tam w gry, coworking space, można sobie popracować, przyjść z laptopem i sobie po prostu popracować. To jest też już taki jakby inny standard deweloperski, tak? Absolutnie w porównaniu do Polski, ale też u niektórych deweloperów w Tajlandii też jakby na to należy zwracać uwagę, co on oferuje dodatkowo, tak? No bo basen i siłownię jakby każdy. No dobra, przyjeżdżamy, zdecydowaliśmy się na taki apartament, wpłaciliśmy te 10-20 tysięcy złotych, co dalej? Zaliczki. Nawet nie musimy przyjeżdżać, żeby wpłacić. Możemy to zarezerwować online, tak? Tak jak tutaj większość ludzi rezerwuje online. No i potem mamy 30 do 45 dni, żeby wpłacić pierwszą transzę, tak? Pierwsze, powiedzmy, w zależności od nieruchomości, ale tej akurat w tej nieruchomości, w której właśnie jesteśmy, to jest 30% wartości nieruchomości. Powiedzmy, taki unit, w którym teraz jesteśmy, kosztuje w granicach 100 tysięcy dolarów, zaraz Wam pokażemy dokładnie szczegóły, tak, metraże i ceny, jak to wygląda, ale powiedzmy, że za takie 40 metrów kwadratowych, jeżeli płacimy tam te 400 parędziesiąt tysięcy złotych, no to w pełni umeblowanego mieszkania. Zaraz też Wam opowiemy, jak to wygląda. To nie jest stan deweloperski, to nie jest cena netto, słuchajcie, stan deweloperski, tylko to jest cena brutto w pełni umeblowanego mieszkania. Łącznie z talerzykami, z zastawą jakąś stołową. Ze wszystkim, tak, z radiem Marshalla, z sejfem, słuchajcie, ze wszystkim, tak? Z telewizorami, z kuchnią, z łazienką, z całym sprzętem. I zgubiłem się. Mamy te 45 dni na wpłacenie. A, dokładnie. Zaliczki tej tak, pełnej takiej. Mamy 45 dni, 30 do 45 dni, żeby wpłacić pierwsze 30% wartości nieruchomości. Potem kolejne 60 dni na to, żeby wpłacić kolejne 20%, czyli w sumie łącznie 50 w przeciągu pierwszych, powiedzmy, 3-3,5 miesiąca. I wtedy się decydujemy, akurat ten deweloper, u którego dzisiaj jesteśmy, ja już kiedyś nagrywałem film na swoim kanale, możecie zajrzeć na mój kanał, słuchajcie, ten akurat deweloper oferuje taki układ 50 na 50, tak? Czyli możemy sobie 50% wpłacić w gotówce, dostajemy klucze, dostajemy wpisanie w księdze wieczystej i już możemy wynajmować to mieszkanie, a drugie kolejne 50% deweloper, ponieważ jest w jednej grupie kapitałowej z bankiem, może rozłożyć nam maksymalnie na 15 lat,
uwaga, z 6-procentowym stałym oprocentowaniem rocznym, niezależnie od inflacji, od WIBOR-u, czyli no po jakby jeszcze parę miesięcy temu to jest jakby trzykrotnie niżej od inflacji, tak? Tak. Także to absolutnie jakby jest idealne rozwiązanie dla nas, czyli jakby stałe oprocentowanie, bo w Polsce ta inflacja jest, jak wiemy, na załączonym obrazku różna, natomiast nie ma ryzyka, że się przeinwestujemy, tak, że nagle ratę mamy, nie wiem, 2000, a za 2 miesiące mamy 4000. Dokładnie. Ratę, tak? W pierwszym, piątym, dziesiątym, piętnastym roku mamy stałą ratę z oprocentowaniem. Super. Prawda? Mhm. Mało tego, już od razu możemy wynajmować to mieszkanie. Tak, czyli ale wpłacamy... czy akurat ten deweloper ma gotowe mieszkania do sprzedaży, od razu wchodzimy i praktycznie za tydzień jesteśmy właścicielem tego mieszkania, możemy zamieszkiwać, wynajmować to dalej. Absolutnie, zaraz pokażemy, powiedzmy, że jest 98,9% już na etapie ukończenia tego mieszkania, więc już się pierwsi lokatorzy wprowadzają. Jasne. Więc mój znajomy zresztą też kupił tutaj w tej nieruchomości mieszkanie, on się wprowadza 13 kwietnia. Ja też tutaj kupiłem dwa apartamenciki, więc no jakby bardzo fajne warunki daje ten deweloper i uwaga, tak jak zresztą nie dokończyłem, wpłacamy 50%, jesteśmy właścicielem tego mieszkania, już go od razu możemy albo zamieszkać, albo możemy już to mieszkanie wynajmować. Mhm. No właśnie, prawda? Jak tutaj wygląda wynajem takiego mieszkania, bo z tego co się orientuję, to ty tak samo pomagasz przy wynajmach takich mieszkań. Tak, tak dokładnie. Czyli można kupić, zainwestować te pieniądze i powierzyć tobie zarządzanie tym apartamentem. Nawet niekoniecznie mi, bo ten deweloper akurat, u którego jesteśmy, oferuje wynajem również w pakiecie, tak? Management tak zwany, czyli on za 10% wartości wynajmu opiekuje się wszystkim, tak? Sprzątaniem, dbaniem o klienta, wprowadzaniem, wyprowadzaniem, kaucją i tak dalej. Czyli obsługa 10% i mamy profesjonalną obsługę. Jeżeli ktoś myśli o wynajmie dalszym, jest jakaś możliwość ubezpieczenia takiego mieszkania wewnątrz przed, nie wiem, kradzieżą, dewastacją? No to są normalne standardy jak w Polsce, nie? To nie jest tak, że my jesteśmy, nie wiem, w Azji i tutaj jakby inne są reguły, jeżeli chodzi o ubezpieczenie. Absolutnie. Zresztą, słuchajcie, jeżeli chodzi o długi termin, tak, no bo należy wziąć pod uwagę albo krótkoterminowy wynajem, albo długoterminowy wynajem. Przy długoterminowym wynajmie, jeżeli ktoś chce od nas taki apartament wynająć na, nie wiem, pół roku, rok, no to zawsze my, jako właściciele albo ta firma, która pośredniczy, bierze co najmniej dwukrotność czynszu, tak? Kaucję. Kaucję, prawda? Czyli już mamy zabezpieczenie w postaci, słuchajcie, powiedzmy tych, nie wiem, 6-7 tysięcy złotych, bo za tyle mniej więcej możemy, może za jakieś 3,5 tysiąca możemy wynająć to mieszkanie za miesiąc, tak? Długoterminowo. Nie mówię o krótkim wynajmie przez Booking czy tam Agodę. I co więcej, słuchajcie, bo to jest hit, my wpłacając 50% kwoty tej nieruchomości, stając się właścicielem tego mieszkania, możemy to mieszkanie już od razu wynajmować, słuchajcie, i spłacać ten kredyt, który wzięliśmy od dewelopera. Super. No to też. To jest po prostu... Zwiększa atrakcyjność. Perpetuum mobile, nie? No kurczę, i mamy jeszcze dochód pasywny, bo rata, powiedzmy, przy 15 latach będzie wynosić jakieś, nie wiem, może 2000 zł, a my 3,5 będziemy brali za wynajem. Ale dobrze, no taki Polak, powiedzmy, kupuje to mieszkanie, gdzie się dalej rozlicza z zysków? Czy tutaj się płaci jakieś podatki? Słuchajcie... Czy rozliczamy się w Polsce? Żeby było jasne. Nie ma podwójnego opodatkowania, tak? Bo zaraz ktoś jeszcze może o tym zapytać. Niektóre kraje mają podwójne opodatkowanie, niektóre kraje nie. Więc jeżeli my opodatkujemy ten nasz przychód w Tajlandii, absolutnie w Polsce nie musimy płacić. Jeżeli opodatkujemy ten nasz przychód w Polsce, nie musimy płacić w Tajlandii. Ale do czego zmierzam? Do tego, że w Tajlandii jest bardzo wysoka kwota wolna od podatku. Więc jeżeli tutaj wynajmujemy mieszkanie w Tajlandii, to raczej nie zapłacimy przy jednym czy dwóch mieszkaniach żadnego podatku rocznie. Super. No. Okej, jak wygląda sprawa zakupu domu tutaj? Zakupu domu, no wbrew pozorom to, tak jak powiedziałem, może to brzmi skomplikowanie, bo to nie jest tak jak w przypadku mieszkania, przychodzimy i poproszę to mieszkanie od razu, tak, prawda, podpisujemy umowę. Ja bym był osobiście przerażony, wiesz, rejestracją firmy jakiejś, zatrudnianiem jakichś ludzi tutaj, wchodzenie w spółki z jakimiś tajami, których w ogóle nie znam i nie widziałem na oczy, tak? I jasne, jakby kupno domu, tak jak powiedziałem, można to zrobić na dwa sposoby, tak? Dom, jakby bryła, budynek jest na naszą własność, mamy jakby
dwa odrębne akty, tak? Jeden jest na budynek, drugi jest na ziemię, na którym stoi to mieszkanie. Jest bardzo mocno praktykowana właśnie to użytkowanie wieczyste. Tak, tak? No, to jest tak zwany, bardzo normalne. Tak zwany leasehold, to w Polsce funkcjonowało przez dziesiątki lat, tak, prawda? I dalej w niektórych jeszcze miejscach funkcjonuje, przy obiektach komercyjnych. Jeszcze są tereny, które są w tak zwanej dzierżawie wieczystej na 99 lat się u nas. No więc właśnie, tutaj w Tajlandii mamy 90 lat, znaczy 30 plus 30 plus 30, w sumie 90 lat takiego wieczystego użytkowania z możliwością, uwaga, jeżeli my sprzedamy, czy przeprzemy ten dom łącznie z tą ziemią na kolejną osobę, to znowu się zaczyna ten okres 90 lat. No, czyli to jest tylko i wyłącznie fikcja, to naprawdę kupujecie ten dom na własność. Na własność, absolutnie. To no, tutaj zresztą znany nasz kolega z YouTube'a też właśnie niedawno kupił dom tak w ten sposób, więc więc jakby to jest standard. To jest i jesteśmy standard. Tutaj nie do ruszenia, nie ma opcji, że ktoś tam przyjdzie i urządzi nas stąd wywali, tak? To nie jest jakaś, nie wiem, wolna amerykanka. W Tajlandii naprawdę jest bardzo dużo ekspatów, czyli tak zwanych ekspatów, czyli osób, które żyją na stałe w Tajlandii, mają tutaj swoje biznesy, rodziny, uczą się, mieszkają, więc jakby tutaj prawo jest tak przyjazne, że jakby no, Tajlandia nie jest jakby na tyle nieogarnięta, żeby sobie samemu strzelać w kolano, prawda? Żeby robić coś przeciwko turystom. To jest kraj, który żyje z turystów. Absolutnie. Żyje z turystów, więc absolutnie nie ma takiej opcji, żeby coś zrobili przeciwko człowiekowi, który po prostu przynosi bardzo duży procent PKB. Jasne. Wróćmy tutaj do tych kondominium. Jasne. Jakie są koszty utrzymania miesięcznie takiego kondominium? No bo są bardzo, siłownia wspólna, jest bardzo, wspólne są baseny i tak dalej, tak? No, bardzo dobre pytanie. Generalnie jest tak, że w Tajlandii przyjmuje się mniej więcej pomiędzy 60 do maksymalnie 100 batów za metr kwadratowy mieszkania, jeżeli chodzi o części wspólne. W tym mamy oczywiście security, baseny, siłownie. 100 batów miesięcznie za metr, maksymalnie. Maksymalnie. To jest około 11 zł. 11 zł za metr kwadratowy, ale w tym akurat kondominium, w którym jesteśmy tutaj, jest 60 batów za metr kwadratowy, czyli powiedzmy przy 7 zł no, maksymalnie. Przy 40 metrach, tak jak tutaj mamy, to jest 2400 batów, czyli jakieś 270 zł. Ze wszystkim. Ze wszystkim. Basenów, ze wszystkim. Ze wszystkim, nie martwimy się o nic. No, żeby było jasne. Bardzo niskie koszty. No, a prąd? Ile kosztuje tutaj prąd? Prąd kosztuje około 4 batów za unit, czyli za kilowat. 4 batów, czyli jakieś 50 groszy, niecałe. 40 parę groszy za kilowat. Czyli też jest w miarę tanio. No jest w miarę tanio. Nie wiem ile w Polsce, dawno mnie w Polsce nie było. Także. O, ale słyszałem, że prąd sam no, się trochę waha. Jasne. Jeżeli chodzi o cenę. Powiedz mi, jak wygląda sprawa wynajmów tutaj? Czy łatwo jest wynająć takie mieszkanie? Słuchajcie, no, żeby było jasne, Phuket jest trzecią najbardziej turystyczną wyspą na świecie. Trzecią, słuchajcie, i rozwija się tak niesamowicie, że jakby Phuket ma to do siebie, że też jakby inspiruje pozostałe prowincje i rejony Tajlandii, narzuca trendy, stara się o Expo 2026, tak jak Dubaj ostatnio, prawda? W tym momencie buduje już drugie lotnisko poza Phuket, zaraz za mostem w prowincji Panga, ponieważ już to lotnisko nie ma przepustowości, tyle jest turystów rocznie tak na Phuket. Są plany wybudowania szybkiej kolei z północy, z lotniska na południe Phuket. Także no, niesamowicie się rozwija i w związku z tym wynająć tutaj mieszkanie to jest naprawdę w tych największych, od powiedzmy listopada do marca, to jest naprawdę non-stop. No, znaczy nie że non-stop. Nie jesteśmy w stanie znaleźć mieszkania na wynajem. Aha. Naprawdę, jest wszystko wynajęte, tak? A jeżeli my sobie podpiszemy akurat w takim mieszkaniu wynajem na pół roku czy na rok, to jesteśmy po prostu jakby... No tak, zapominamy też na tak o temacie, tak? No, trzeba dokładnie. Latać co 5 sekund. Dokładnie. Na pewno większy zwrot i szybszy zwrot z inwestycji jest, jeżeli wynajmuje się na krótkoterminowe absolutnie umowy, czyli przez Booking.com czy przez takie portale, ale też jest większe ryzyko właśnie dewastacji i tak dalej, tak? No, trzeba po prostu wyważyć, tak? Co jest jakby bardziej opłacalne dla nas. Inaczej,
to kondominium akurat, w którym teraz jesteśmy, raczej pod wynajem długoterminowy. Kondominia zaraz w pierwszej linii brzegowej, powiedzmy na Patong, zresztą też dzisiaj pojedziemy tam z Wojtkiem pokazać Wam kolejną inwestycję. Tam absolutnie tylko wynajem krótkoterminowy i tam naprawdę możemy typowo bardzo inwestycyjnie podejść do tematu, ponieważ tam za dobę można wziąć potężne pieniądze w pierwszej linii brzegowej. Słuchajcie, no trzecia wyspa na świecie, serce tak naprawdę tajskiej turystyki. Jasne. Phuket, tak? Phuket. Podstawowe pytanie, ile to kosztuje? Z metra. Z metra? Tak. Widzicie? Faktycznie to jest podstawowe pytanie, nie? No właśnie, natomiast... To jest podstawowe pytanie i bardzo ważne dla ludzi, bo ludzie też by chcieli tanio kupować takie mieszkania i wiesz, szybko, żeby się zwracały inwestycje. Słuchajcie, nie wiem jak w Polsce, bo dawno nie, tak jak powiedziałem, nie było, natomiast słyszałem, że ceny w Polsce są jakieś kosmiczne. Słuchajcie, że gdzieś tam 10 tysięcy za metr kwadratowy to jest normalna cena, tak? No tutaj znajomi akurat... W małych miastach, tak? Tutaj znajomi kupili, słuchajcie, z Kołobrzegu ostatnio dwa unity, dwa apartamenty i mówią, że w zasadzie trzy, to mówią, że w centrum Kołobrzegu, słuchajcie, były jakieś baraki na środku, w centrum miasta, nie tam gdzieś przy morzu, słuchajcie, zrównali te baraki z ziemią, wybudowali osiedle i dali cenę 16 tysięcy netto za metr kwadratowy stan deweloperski. No tak, to jest naturalne już. To po prostu, to ja jestem w szoku, tak? A tutaj wyposażone mieszkanie? A tutaj w pełni wyposażone, zaraz Wam pokażemy, jak to mieszkanie jest wyposażone. Jest w granicach 12 tysięcy złotych. W pełni umeblowane, ale nie, że umeblowane. Wyposażone RTV, AGD, słuchajcie, dwa telewizory, lodówka, pralko-suszarka, lodówka-zamrażarka, safe. Standard pięciogwiazdkowego hotelu. No, tak krótko mówiąc. Krótko mówiąc, no, tak to wygląda. No. 12 tysięcy złotych za metr. 12 tysięcy złotych za metr umeblowane, wyposażone RTV AGD. Czy te ceny są zależne od położenia takich budynków? Czy są dużo tańsze jeszcze apartamenty na Phuket? Czy są dużo droższe apartamenty jeszcze na Phuket? Tańszych absolutnie nie ma, ponieważ my jesteśmy teraz w Phuket Town, czyli w sercu, jakby w stolicy Phuket, Phuket, czyli w Phuket Town i jakby poniżej tych 10 tysięcy batów za metr kwadratowy, no nie ma szans, żeby kupić w pełni umeblowane w takim standardzie mieszkanie, tym bardziej, że my jesteśmy dosłownie, tak jak powiedziałem, w sercu Phuket. 3 minuty dosłownie, czy nawet 2 minuty od największej galerii na Phuket, czyli Central Festival, z takimi markami jak Gucci, Versace, Louis Vuitton, tak? Czyli taka no, największa topowa galeria. 3 minuty od największej międzynarodowej szkoły na Phuket, czyli jak ktoś ma dzieci, no to wiadomo, może te dzieci do szkoły. 2 minuty od Makro, Big C, taki hipermarket i dawne Tesco, czyli Lotus w tym momencie. 5 minut od największego szpitala na wyspie, czyli Bangkok Hospital. Więc tak naprawdę, i jak jechaliśmy tutaj z Wojtkiem, 2 minuty od największego waterparku, aquaparku w Tajlandii, Andamanda Waterpark. Tutaj jak wejdziemy dosłownie na wyższe piętra, to mamy ten waterpark jak na dłoni. Więc tak naprawdę jesteśmy w samym sercu Phuket, w stolicy Phuket. Do morza, żeby było jasne, mamy 15 minut do plaży. Jasne. Czy jak tutaj ewentualnie kupujemy taki apartament i chcielibyśmy tutaj spędzać troszeczkę czasu swojego, bo można też podzielić taką hybrydę. Można zrobić hybrydę. Że właśnie apartament nam służy częściowo jako nasz punkt wakacyjny, że przyjeżdżamy sobie, nie wiem, na miesiąc czy na 2 miesiące w roku, pozostałą część roku wynajmujemy. Niektórzy będą myśleli też o inwestycji takiej zabezpieczającej przed, nie wiem, ewentualną wojną w Polsce i tak dalej, bo ludzie chcą inwestować takie pieniądze. Wiadomo. Nie daj Boże, trzeba odpukać. Wiadomo, tfu. Ale jak wygląda w tej możliwość zamieszkania w takim apartamencie? Bo tutaj z tego, co się orientuję, no to są wydawane wizy, tak? Znaczy bez wizy można być pierwsze 30 dni. Co dalej? Nie, no słuchajcie, z tymi wizami to jest różnie. Można aplikować o wizę turystyczną nawet w Polsce nawet na 9 miesięcy. Aha. Więc to tak naprawdę jakby to zależy tylko od nas, na ile chcemy przyjechać, tak? Bo jeżeli chcemy przyjechać na 2 miesiące, to nie musimy o żadną wizę się starać, bo wystarczy, że zrobimy sobie pieczątkę na lotnisku, tak? Mamy 30 dni, potem idziemy do urzędu imigracyjnego, który nam przedłuża o kolejne 30 dni. To też ta procedura jest po prostu bardzo standardowa, czy wręcz banalna. Jasne.
Niektórzy też tak robią, że tak jak mieszkają na dłużej czy tam na stałe, to opuszczają na 24 godziny jakoś ten Phuket, czy Tajlandię tak naprawdę. Tak, można wyjechać sobie do Malezji na chwilę, wziąć sobie lot do przepięknego Penang, czy nie wiem, do Kuala Lumpur i wrócić za 2-3 dni. Ale to jest jakby po dwóch miesiącach, tak? Po dwóch miesiącach należy wyjechać, ale to nawet jeżeli ktoś jakby podchodzi do sprawy, tak jak właśnie ci moi znajomi, którzy mają tutaj apartament, to oni są mniej więcej 4 razy w roku, 5 razy w roku, normalnie wynajmują przez Booking, przez Booking, zaznaczają tylko w Bookingu, blokują te terminy, w których są tutaj na Phuket, tak? Jasne. No i generalnie przyjeżdżają w tym momencie, kiedy oni sobie życzą, a w pozostałych terminach ten apartament jest wpuszczony do wynajmu. Mhm. Jeżeli ktoś by myślał o takich apartamentach, o zakupie nieruchomości, można tutaj przyjechać, oprowadzisz, obwieziesz, pokażesz możliwości jakby wasze? No Rachel! No. Czyli bez żadnego problemu. Czyli warto przyjechać na wyspę, zobaczyć jak to tutaj wygląda, czy będziecie się tutaj dobrze czuli. I czy chcecie naprawdę kupić taki apartament? Jak cię można znaleźć? Można mnie znaleźć w bardzo, nie wiem, w różnoraki sposób. Przede wszystkim na kanale odkryjtajlandię.pl, bo odkryj Tajlandię, ale też jest strona internetowa odkryjtajlandię.pl. Mail, kontakt@odkryjtajlandie.pl. Wszystko jak wpiszecie w internecie odkryj Tajlandię, wyskoczy wam Marcin z Tajlandii, Marcin z Phuket. Jak wpiszcie frazę, jak zamieszkać w Tajlandii, wyskoczy wam Marcin. Także tam jest cały kontakt, maile, telefony do mnie, spokojnie, czy na WhatsAppie, czy na Messengerze, na Facebooku. Jasne. I w opisie filmu, jeżeli też będziecie szukali takiego kontaktu, będą wszystkie kontakty podane, rozwincie opis filmu. Także co, myślę, że przybliżyliśmy możliwość zakupu tutaj apartamentu. Teraz wam pokażemy, jak wyglądają takie apartamenty tak od początku do końca. Do nie? końca. Pójdziemy, słuchajcie, oprowadzimy was po inwestycji. Tak, na razie się pożegnamy. Do zobaczenia, dziękujemy pięknie i za moment będą przebitki. Do zobaczenia. Do zobaczenia. No, hej. No dobrze, wchodzimy do tego apartamentu, w którym żeśmy przed chwilą nagrywali. Welcome. Tak to wygląda. To jest taki inteligentny dom, że są wszystko klameczki tutaj na kody, na paluchy, tak? Tak, kod, paluchy, słuchajcie, aplikacja, możemy z aplikacji tutaj możemy otworzyć zdalnie sterowane, możemy sobie wysłać albo zmieniać kod. Czyli też wygodne przy krótkoterminowym najmie. Wynajmie, absolutnie. Jasne. I tak to wygląda. Wchodzimy. Od czego zaczynamy? No zaczynamy może od łazienki, bo mamy ją po lewej stronie od razu. Łazieneczka spora, z prysznicem. Wszystko ładnie wyposażone, ręczniczki, wszystko. Tak to wszystko wygląda, tak? Dokładnie. Dobrze, przejdziemy dalej w tą stronę. O, i te wszystkie dodatki są jakby od razu w mieszkaniu. Dokładnie. Krzesełka, telewizja. No, żeby było jasne, słuchajcie, żeby było jasne. Nie wiem, 50-calowy telewizor Samsunga. Kolejny telewizor w sypialni. Słuchajcie, to jest wszystko, żeby było jasne na wyposażeniu, tak? To jest, jak wybieramy opcję pełnego umeblowania, to mamy właśnie w tym momencie takie wyposażenie. Szafy, wszystko jest takie soft open, soft close. Co to jest? Sejfik. No sejfik, tak, że kurde, w życiu go nie ruszymy. Tak jak mówię, soft close, tak. Czyli wszystko się tak zamyka, wiecie, o... Delikatnie. Delikatnie. Nie? Tutaj jest jeszcze jedno wejście. Do łazienki, tak? Tak, to jest kolejne wejście do łazienki, także możemy sobie generalnie wejść do łazienki z sypialni jakby. Sypialni, tak. Możemy w ogóle tutaj sobie odgrodzić tutaj tą sypialnię taką szybą. Możemy sobie odgrodzić tą sypialnię szybą i zrobić tak, że mamy oddzielny pokój. Jasne. Także up to us. Normalnie w standardzie, słuchajcie, w standardzie mamy tutaj taki glass door, taką szybę, ale możemy sobie zażyczyć, żeby po prostu tą szybę zlikwidować i mamy wtedy takie jakby studio, tak? Tak? Tutaj ten mniejszy pokoik wtedy też może służyć jako mała sypialenka, bo można włożyć absolutnie, sobie, to można sobie tą rozkładaną sofę. To można sobie, tak, rozkładaną sofę i mamy, kurczę, na 4 osoby apartamencik. Super, idziemy dalej, pokażemy tutaj baseny i tak dalej. Jasne. Pralka, lodówko, zamrażarka, pralko, suszarka w standardzie, tak samo mikrofala z jakąś opcją grillowania. Wszystko się zgadza. Klimatyzatory, wszystko, także za 12 tysięcy za metr można mieć taki dokładnie apartament. A, radio Marshalla, żeby było jasne, to jest oryginalne radio Marshalla, też jest na wyposażeniu w standardzie. No ładnie to wszystko wygląda, naprawdę. No.
Może tak, może bez tego jelenia. Dobra, dziękujemy, idziemy dalej. No i teraz pokażemy mieszkanko dwupokojowe, tak? Tak jest. Wracając do poprzedniego one bedroom 39 metrów dokładnie, to dwupokojowe 65 metrów. No tak, tutaj większa przestrzeń, tak. Troszeczkę. Dwa pokoje, dwie sypialnie, dwie łazienki. Pokażmy może, jak to wygląda. No i zaczniemy od łazieneczek. Łazienka. Bardzo podobny standard. Wszystko się zgadza. Także... Kuchnia. Kuchnia, dokładnie. Też wszystko bardzo podobnie zrobione. No, pokażę. Salon. Salonik. Przestrzenny, duża przestrzeń. Absolutnie. No i tutaj jest jeden pokój po prawej stronie, sypialnia. Tak, kolejna sypialnia. I kolejna łazienka. I tutaj jest łazieneczka, pokażemy to tak samo. Bardzo podobnie, wszystko nowoczesne, bardzo fajne. Tak. Mamy też trzy bedroom, czyli tak zwane trzypokojowe mieszkanie, choć jeszcze pokażemy Wojtek. 79 metrów. On się tylko różni tym, że ma tutaj taką jakby spiżarnię, nie wiem, garderobę. No, przydatne pomieszczenie. Tak, światło na sensory. Mhm. No, może na winka, może tutaj, nie wiem, pani sobie make-up zrobić. Tak jest, fajnie, no, fajnie i mamy wygląda. Przepiękny widok, słuchajcie, chodźcie, Wojtek, pokażę wam. No tutaj jeszcze balkonik niewykończony akurat, tak, w tym przypadku. Ale już woda w basenie, słuchajcie, już się można kąpać. Tak to wygląda. Za parę dni ludzie się już wprowadzają. Super. Także, no. Wygląda to dobrze. No i gwarantowana pogoda, powiem tak? Powiem wam, że kilku cały moich rok. Znajomych łącznie ze mną się tutaj wprowadzają, także będzie wesoło. Właśnie jesteśmy w takim holu i tutaj chcemy wam pokazać, że też jakby ktoś kupił taki apartament na wyższych kondygnacjach, to też bez żadnego problemu można się tam dostać windą. No standardowo, tak. chodźmy do góry. Idziemy. I jesteśmy w takim biurze, gdzie jest ekspozycja, jak to wygląda cały ten obiekt. Tak jest. U dewelopera. Słuchajcie, byliśmy w budynku przed chwilą A, to jest budynek A, tutaj mieliśmy ten basen, który już zresztą, w którym jest woda. Mhm. Tutaj w tej części, w budynku B, zostało jeszcze kilka unitów do sprzedania, także tutaj ostatnie mieszkania rzutem na taśmę możecie kupić w razie czego z takim, powiedzmy, jacuzzi na dachu, ale na siódmym piętrze właśnie są te wszystkie utilities, facilities, czyli coworking space, tak jak mówiłem, karaoke room, cinema room, siłownia jest na drugim piętrze. Tak, tutaj jak mamy ten zielony trawniczek, także wszystko się zgadza. Miejsca parkingowe? Miejsca parkingowe, bo to nie spytaliśmy jeszcze. Tak, Wojtek właśnie zadał pytanie o miejsca parkingowe. Słuchajcie, żeby było jeszcze śmiesznie, to w Tajlandii nie kupuje się miejsc parkingowych na własność. Tutaj po prostu ludzie w większości jeżdżą motorbike'ami, tak? Bo tu jest cały rok słońce, więc tutaj nie potrzebujemy mieć, nie wiem, dwa miejsca na jedno mieszkanie, tak? To jest powiedzmy 60-70% akurat w tym budynku miejsc parkingowych. Natomiast to spokojnie wystarcza na to, żeby każdy sobie zaparkował swój samochód w nieruchomości. Jasne. Dziękujemy ci pięknie. No proszę. Jedziemy na następny obiekt, zobaczymy jak dalej to będzie wyglądało. Dokładnie. No i jesteśmy na kolejnej inwestycji tego samego dewelopera, tak? Dokładnie, w Tajlandii. Dokładnie tak. Słuchajcie, tylko że nie w Phuket Town, nie w stolicy wyspy, ale w tajskiej stolicy turystyki, czyli na Patong na Phuket. Pokaż Wojtek może jak to wygląda. Słuchajcie, taki mamy piękny widok z tego miejsca, gdzie deweloper za chwilę będzie budował nowe osiedle, słuchajcie, na którym powstanie 2400 unitów, czyli 2400 apartamentów, mieszkań i willi. Może Wojtek pokażmy to, jak w tym momencie to wygląda. Tutaj mamy plac budowy, tutaj mamy showroomy, które za 3 tygodnie już będą gotowe, ponieważ za 3 tygodnie ruszamy z oficjalną sprzedażą projektu. Będzie wielkie otwarcie, na razie jest w fazie przedsprzedaży, puściliśmy 3 unity, czy 3 budynki do sprzedaży i w tym momencie można w fazie przedsprzedaży jeszcze z jakimś tam rabatem to kupić od powiedzmy 20. Jeszcze myślimy nad końcową datą, może między 25 a 30 kwietnia będzie wielkie otwarcie projektu, potem już absolutnie żadnych rabatów i będziemy mogli sobie kupić, słuchajcie, z takim widokiem na cały przepiękny Patong, słuchajcie,
5 minut od najpiękniejszej plaży, może nie od najpiękniejszej, ale od największej plaży na Phuket, a od najpiękniejszej plaży 5 minut, ale samochodem, czyli w tamtą stronę Freedom Beach i Paradise Beach na półwyspie Tree Trunk, a tutaj możemy sobie kupić w tym momencie apartament z widokiem na przepiękny Patong, gdzie tak naprawdę jesteśmy w takiej cichej, spokojnej części tego Patong, a jeżeli mamy ochotę, to sobie wieczorem idziemy na piechotkę i za 5-10 minut jesteśmy w samym sercu tajskiej stolicy turystyki na Patong Beach. I rozrywki. I rozrywki. Jak kto lubi. A jak tutaj wygląda cenowo zakup takiego apartamentu? Podobnie? Tutaj troszkę drożej. Tak, no tutaj troszkę drożej. Słuchajcie, no wiadomo, to jest, żeby było jasne, Tajlandia kojarzy się z Phuket, tak? A my jesteśmy na Patong, czyli w sercu tajskiej stolicy turystyki, gdzie słuchajcie, tutaj możemy za mniej więcej 18-19 tysięcy, teraz jeszcze w fazie przedsprzedaży, za metr kwadratowy kupić apartament w pełni wyposażony, z funkcją smart home, z sensorami, sterowany z aplikacji, nie wiem, żaluzje, rolety, klimatyzacja, czajnik, budzik, wszystko możemy sterować z aplikacji. Natomiast co jest przepiękne, że my jesteśmy w sercu tajskiej turystyki i ten apartament możemy wynajmować przez większą część roku, a kiedy mamy ochotę przyjechać i sobie tutaj spędzić piękne wakacje kilka razy do roku. Super. Także kochani, jeżeli jesteście zainteresowani inwestycją w apartament, w nieruchomość w Tajlandii, zapraszamy tutaj do Marcina, będziecie w dobrych rękach. Jest to na pewno opłacalny biznes, tym bardziej pamiętajcie, jesteśmy na Phuket. Phuket jest wyspą, ta wyspa nie jest z gumy, także się nie rozciąga, te apartamenty będą coraz droższe, także zyskujecie nie dość, że na wynajmach, jeżeli jesteście zainteresowani takim biznesem, to jeszcze dodatkowo co roku na pewno ta nieruchomość będzie drożała. Na pewno, słuchajcie, ostatnio w polskim Forbesie właśnie był artykuł o Tajlandii, że jest to taki, powiedzmy, azjatycki tygrys z mega niedoszacowanym rynkiem nieruchomości. No tutaj za 18 tysięcy za metr kwadratowy kupujemy sobie w raju na ziemi, słuchajcie, mieszkanie, gdzie cały rok świeci słońce, tak? A to nie jest, nie wiem, Radom, Kołobrzeg, czy jakieś, nie wiem, inne miasto, powiedzmy nie Warszawa, Kraków, czy Wrocław, tylko miasto średniej wielkości, gdzie mamy właśnie takie ceny i to w stanie deweloperskim, a nie w pełni umeblowane, wyposażone w standardzie pięciogwiazdkowego hotelu. Mało tego, ten deweloper akurat w przypadku tego projektu, tutaj na Patong, daje możliwość finansowania 60-40, czyli my wpłacamy 60% wartości nieruchomości, jesteśmy jej właścicielem, a 40% może nam sfinansować na... 60-40 czy odwrotnie? Czy 40 swoich pieniędzy? 60 swoich, aha, 40. Jasne. Tam było w poprzednim projekcie 50-50, tu jest 60-40, bo to jest wiadomo już większy, droższy projekt, więc tutaj 60% wkładu własnego, a 40% może nam deweloper sfinansować maksymalnie na 15 lat 6% stałym oprocentowaniem rocznym. Dziękujemy pięknie za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Jeżeli jesteście zainteresowani nieruchomościami w Tajlandii, odezwijcie się koniecznie do Marcina, także na pewno Wam pomoże w zakupie. Dziękujemy pięknie za obejrzenie odcinka. Jeżeli odcinek Wam się spodobał, koniecznie zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. I bardzo proszę, w miarę możliwości udostępniajcie ten odcinek, żeby miał większy zasięg. Dziękujemy pięknie. Dzięki, wbijajcie na Odkryj Tajlandię. Yo! Zapraszamy. Pozdrawiamy. Cześć!